Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na taki temat, dlaczego ci nie wychodzi z kobietami. Podam kilka przyczyn, także jeśli temat ci się podoba, daj znać, zostaw apeczkę do góry. Pierwsza kwestia, dlaczego ci nie wychodzi z kobietami. Jesteś zbyt wysoko wrażliwy, to znaczy, że bardzo emocjonalnie reagujesz na to, co zrobi kobieta, co powie, jak zareaguje. Ostatnio nawet miałem taki przypadek. Chłopak spotkał się z dziewczyną, ona zaczęła żartować z jego białych butów, zawsze tak czyścisz buty, żeby zweryfikować jego oczywiście tutaj charakter, osobowość, a mężczyzna zaczął się krępować, zaczął się robić zestresowany i po prostu zaczął się na nią obrażać. Zamiast tego oczywiście taki mężczyzna powinien się uśmiechnąć do tej dziewczyny, powinien powiedzieć: tak, tak, lubię białe buty. Białe buty to jest to, co zawsze zakładam rano, a wieczorem zdejmuję. A kiedy wchodzę do łóżka, to nie zakładam piżamy. Gdyby właśnie tak powiedział do tej kobiety, z pewnością zdałby test. Ona by się uśmiechnęła i oczywiście cała ta relacja potoczyłaby się zupełnie inaczej. Natomiast jeśli kobieta wyczuje, że daje ci takiego pstryczka w nosek, a ty tutaj oczywiście wkurzyłeś się, strzeliłeś focha, bądź nie potrafisz tego udźwignąć emocjonalnie, no to nic dobrego z tego dla ciebie nie wyniknie. Po prostu nie zdałeś testu na fajnego faceta. Z dystansem reaguj na to, co mówi kobieta. Jeśli powiedziała ci pół żartem, jaki ty zawsze masz dobry nastrój, powiedz jej: wiem, ja zawsze mam dobry humor. Zacznij się śmiać. Kobieta, dziewczyna zobaczy twoje zdecydowanie, pewność siebie i to wszystko przełoży się na dużo lepsze efekty z kobietami. Zauważcie, że wielu facetów krępuje się tych takich luźnych rozmów, szczególnie jak jesteś wysoko wrażliwy i kobieta coś ci tam dotnie na zasadzie: ostatnio to jakoś mało do mnie pisałeś, chyba ci nie zależy, no to starasz się usprawiedliwić, wyjaśnić. I to jest kolejny błąd, który popełniacie. Zamiast tego warto jej powiedzieć: nie, ja wcale nie tęskniłem, nie tęskniłem, nie pisałaś, to dlaczego miałem tęsknić? I w tej sytuacji to ona widzi, że właśnie powinna o ciebie zabiegać, że właśnie powinna tutaj się bardziej postarać. Warto to zrozumieć, ponieważ przy kobietach, jak jesteś nadwrażliwy i za bardzo to wszystko sobie bierzesz do serca, no to z pewnością też nie będziesz odnosił sukcesów, no bo kobiety wielokrotnie będą sprawdzać twoją osobowość, charakter, czy to, czy ty w ogóle się nadajesz do relacji z kobietą. Trzeba sobie to wziąć pod uwagę, bo być może, kiedy wielokrotnie rozmawiałeś z kobietami, ciebie to w pewien sposób ruszało. No tak samo jak kobieta porusza temat swojego byłego chłopaka, a ty się już denerwujesz, spinasz, jakiś taki masz zły nastrój, ona to wyczuwa, robisz się smutny, no z pewnością nie będziesz dla tej kobiety atrakcyjny. Co zrobić w tego typu sytuacji? Uśmiech, zadowolenie z siebie, relaks, ironiczny komentarz. No to widzisz, taki ten były facet był fajny, a już nie jesteście razem, nie? Albo powiedz jej: no tak, tak, widzę, że faktycznie były problemy w tym związku, skoro tyle o tym mówisz, ale ja nie chcę tego słuchać, bo w sumie z uśmiechem po co mam się teraz nudzić? I to jest dużo lepsze podejście. Oczywiście możesz zaprzeczyć temu, żeby ci tego więcej nie opowiadała, ale musisz być zrelaksowany. Nie możesz pokazać, że ciebie to rusza, że w pewien sposób ciebie to zdemotywowało, rozjuszyło, bo po prostu kobieta to odbiera jako słabość. Więc jak widzisz, trzeba wyeliminować taką nadmierną ekspozycję na bycie zbyt emocjonalnym przy kobiecie. Bo niestety, jak jesteś zbyt emocjonalny, a potem ją zobaczysz, że rozmawia z jakimś kolegą, pisze z kimś i wpadniesz w złość, nie przeanalizujesz tego strategicznie, skąd się wzięły tego typu sytuacje, no to kobieta może dojść do wniosku: o, ten mężczyzna jest słaby. On wątpi w to, czy w ogóle będzie dla mnie atrakcyjny. Ten mężczyzna za bardzo się zastanawia, czy będzie w moim typie. Ten facet zbyt bardzo
wątpi w siebie. Ja go muszę przetestować, ja go muszę zweryfikować. No i dostajesz kolejne testy, wątpliwości, prawda, ze strony dziewczyny. Nie, teraz mnie dotykaj, wiesz co, nie wiem, czy się spotkamy kolejny raz. No i to wszystko oczywiście powoduje, że tracisz kobietę. Ona się nastraja negatywnie. Zresztą nieraz mi dziewczyny opowiadały, spotkały się z facetem i ten facet od razu jakieś sceny zazdrości robił, czy wypytywał byłego faceta, to się jeszcze z nim spotykasz i tak dalej. Zresztą to ta wysoka wrażliwość może źle w ogóle zobrazować ciebie w relacji. Bo jak ty mówisz, ja się martwię o to, czy my się jeszcze spotkamy, albo zmartwiłaś mnie tym, że dużo pracujesz, jak ty wrócisz sama do domu, może ci jutro przywiozę, szkoda, że ostatnio nie pisałaś, tak mi było smutno, to ta nadmierna ekspozycja na wrażliwość pokazuje kobiecie, że ty wcale nie jesteś dla niej fajny, wcale nie jesteś interesujący i z punktu widzenia kobiety, no niestety, nie jesteś facetem, który jest dla niej zbyt dużo warty. Więc jako świadomy mężczyzna powinieneś na to uważać i nigdy, ale to nigdy nie daje się zwieść własnym emocjom, nie bądź facetem, który zbyt emocjonalnie reaguje na to, co mówi kobieta. Zbyt emocjonalnie w tym negatywnym sensie, bo jak mnie dzisiaj dobrze rozumiesz, to jeśli ty się do niej uśmiechasz, jeśli jesteś wyluzowany i mówisz na jej ironiczny komentarz, nie, nie będę o tym mówił, albo mówisz, co ty wiesz o białych butach, ty cały czas chodzisz w kozakach, to ona się będzie śmiała po prostu. I na to liczy kobieta. Natomiast jak ty się w to wkręcasz, jesteś nadwrażliwy, przejmujesz się, bo ci powiedziała, że były facet, nie wiem, w łóżku był dobry i teraz to przeżywasz, jesteś zazdrosny, siedzisz przy niej taki obrażony, no musisz sobie zdawać sprawę z tego, że kobieta to wyczuwa, no i nie jesteś dla niej takim bardzo interesującym facetem, z którym z pewnością chciałaby spędzić o wiele więcej czasu, więc nie możesz być taki wysoko wrażliwy. Musisz się tego oduczyć, musisz to przepracować i pierwsza droga do tego to pozbyć się negatywnych przekonań, że jak się zezłościsz, czy zdenerwujesz, czy strzelisz focha, to oczywiście to będzie korzystne. Czy nawet nauczy kobietę, że będzie się grzecznie zachowywać. I zauważ, że te wszystkie schematy, ta cała wysokowrażliwość często wygenerowała się w twoim dzieciństwie, kiedy to rodzice się na ciebie obrażali i ty kłóciłeś się w domu, obrażałeś się, wychodziłeś z pokoju, to właśnie wtedy ta cała nadwrażliwość miała początek. I teraz to jest oczywiście objaw takiej niedojrzałości emocjonalnej, ale teraz jako dorosły, świadomy facet powinieneś sobie zdać sprawę z tego, że to ci szkodzi. I poprzez taką nadwrażliwość ty w ogóle, ale to w ogóle nie jesteś atrakcyjny dla kobiety, bo zbyt bardzo przeżywasz to wszystko, co ona mówi. Zamiast na spokojnie realizować swój plan, ona tam mówi, że nie szuka, że szuka związku, a ty ją tutaj dotykasz, żartujesz sobie i mówisz, to związku szukasz i ona się śmieje. Na tym to polega, tak? Prowadzisz kobietę emocjonalnie, zuchwale. To ty masz bardziej wiedzieć, czego chcesz niż kobieta. I tak jak mówiłem wczoraj na live, często jak kobieta mówi, że szuka związku, ona nie szuka związku. Ona ci tylko chce się usprawiedliwić, bo szuka może jakiejś luźnej relacji. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale często. Druga sprawa, jak kobieta mówi, że szuka związku, to ona często może spotykać się z wieloma facetami, prowadzić się dowartościować ich obecnością. I ty wpadasz wtedy w pułapkę kobiety, która jest narcystyczna i chce się spotykać z wieloma, tak? Z drugiej strony, jak kobieta mówi, że niczego nie szuka, to właśnie wtedy chce przetestować twoje cechy osobowości. Czy często nadajesz się na dłuższą relację? Więc też warto sobie z tego wnioski wyciągnąć, bo często nie rozumiecie psychologii kobiety, a na moim kanale staram się bardzo dokładnie to wszystko wyjaśniać, także warto słuchać, subskrybować i jeszcze tylko do jutra, do północy możesz pobrać pakiet 17 moich kursów, aż 70% taniej. Polecam ponad 120 godzin wiedzy, w
super niskiej cenie. Pobierz sobie do jutra, wejdź w tego linka promocja.uwodzeniewdzień.pl i zgarnij wszystko 70% taniej do jutra. Raz na zawsze pozbądź się problemów z kobietami. Zrozum przyczyny tych problemów. Jak atrakcyjnie rozmawiać z kobietami, co z nimi robić, żeby były efekty i żeby każda kobieta chciała z Tobą zostać. Polecam, bo to działa. Olbrzymia dawka wiedzy w super niskiej cenie, dzięki której odzyskasz dziewczynę, naprawisz związek i będziesz bardzo silnie wpływał na kobiety. Zmień swoje życie już teraz, bo jestem przekonany, że ta wiedza bardzo korzystnie wpłynie na Ciebie i Twoje relacje z kobietami. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Tylko jeszcze do jutra wszystko 70% taniej, dlatego korzystaj, bo to jest inwestycja w Ciebie i Twoje relacje. Do zobaczenia. Cześć.